Mateusz Kaniowski, razem mną Czuks. Siemaneczko, byku. Czuks, ja to się tak zastanawiam, czy gardy nie trzymać, bo jak ty tak zacząłeś pojedynek, to nie wiem, tak wiodu nie zacznie. Na początku chciałbym powiedzieć, że jestem dosyć mocno poturbowany po głowie i nie chciałbym, żeby moje słowa były wykorzystane przeciwko mnie. Będę mówić szczerze, ale jak coś przekręcę, to nie bądźcie na mnie źli. Gość się wytłumaczył wszelki wypadek. Jak to się stało, że taki miałeś game plan, że zaczyna się pojedynek, a ty wiesz od razu backfistem, trafiasz gościa, gdybyś trafił na szczękę, to mogłoby się to skończyć zupełnie inaczej. Wiem, starałem się panować nad psychiką, ale totalnie mi tego zabrakło. Właśnie mam mega szacunek do zawodowców, nie z samej racji umiejętności, tylko kontrolowania tej psychiki. Ja byłem nauczony bardzo wielu umiejętności przez moich trenerów, miałem bardzo mocne kopy, które naprawdę są mocne i jestem tego pewien, a w ogóle tego nie wykorzystałem, jak trener wszedł do oktagonu i powiedział mi: Czuks, dlaczego ty nie kopałeś? Piotrek, co ty odjebałeś? Dlaczego nie kopałeś? To wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że nie oddałem ani jednego kopnięcia, co było najbardziej trenowane, to był mój największy atut i ani razu tego nie zrobiłem. Wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że totalnie nie panowałem nad psychiką i wiesz, i to zwyciężyło, a jednak ten stres mnie zjadł i kurde, cieszę się, że to przeżyłem, poznałem swoje słabość, a nie mam zrazy, dlatego bardzo szanuję Edzia za ten pojedynek, bo widziałem, że on się mega przygotował i był o wiele lepszy w tym wszystkim. Ale wróćmy, wjeżdżasz, backfist, który siada i od razu sierp, stary, to wyglądało naprawdę fajnie, w sensie nie dało się bardziej ofensywnie wejść w starcie, niż od razu strzelić backfistem i poprawić sierpem, czy nawet dwoma. Powiem ci, że wiesz, byłem tam, tak jak mówię, byłem przygotowany wiele rzeczy, na razie nie oglądałem tej walki, sam jej nie pamiętam, chodzę sobie, tak się uspokajam po tym wszystkim, bo jestem na siebie bardzo zły, bo czuję się, że zawiodłem moich bliskich ludzi, moich trenerów, którzy, tak jak mówię, wyszkolili mnie w rzeczach, które w ogóle nawet mi nie przyszły na myśl po prostu, bo ten stres mnie zamknął w takiej klitce, że nie potrafiłem nic z siebie jakby wyrzucić. Ale no wiem, że coś tam weszło, bo ludzie tak propsują mi w ogóle, ale ja wiem sam, że dałem dupy i na razie tego nie analizuję. Po prostu ludzie lubią widzieć, jak ktoś tak fajnie zaczyna pojedynek. Możliwe. Jak trafiłeś, poczułeś, że trafiłeś w ogóle czysto? Nie, nic nie czułem właśnie, totalnie nie słyszałem narożnika, to wszystko było dla mnie takie odmienne. Nie widziałeś powtórki? Nie widziałem jeszcze. To już ci wytłumaczę, dlatego wszyscy się tym jarają, bo zacząłeś starcie zbić się normalnie, to backfist, który odtrącił głowę Edzia. On się, może nie tyle, że prawie przewrócił, co no zachwiał się i ty wtedy od razu trafiłeś sierpem. I on też chyba trafił cię sierpem zaraz po tym i już wtedy się wyluzował, ale te pierwsze sekundy spowodowały, że wiesz, cała hala prawie wybuchła. Kurde, brzmi to mega ciekawie, na razie tego nie widziałem, że nie chcę się na ten temat wypowiadać, a może nawet lepiej, że nie widziałem tego. Tak to by ci odwaliło. No, fajnie, że zadałem jakiś cios, który był pokazowy i jeszcze większy szacun dla Edzia, że go wytrzymał, nie? No tak, on cię obalił, no i potem ty próbowałeś się za każdym razem, chyba była jednak ogromna dysproporcja siły. Mężczyzna z każdym wie... Edzio jest bardzo silny, widać, że jest mega wytrenowany i widać, że właśnie to wszystko, całe serduszko, które wkłada sport, dało w siebie znaki. Walczyłem ile mogłem, ale w pewnym momencie adrenalina mi zeszła, czułem, że zaczynam się dusić i musiałem odklepać dla po prostu rozsądku, nie? Słyszałeś kiedyś o słuchawce? Jakiej słuchawce? Kiedy jest się duszonym trukniętem rękoma, dobrze jest wyciągnąć rękę tak w formie słuchawki i dzięki tak, temu... Tak, i właśnie to są rzeczy, które wiedziałem, ale po prostu byłem w amoku. Czasami się nie da, ale miałem wrażenie, że tam jakbyś wyciągnął, to jeszcze mógłbyś jednak dotrzeć do końca rundy. Jestem pewien, że... Już wiem, że dałem dupę, a jestem pewien, że jak to obejrzę, to będę mieć totalny niedosyt, ale właśnie cieszę się, że jakby poznałem swoje słabości, a się nie zradziłem. Z drugiej strony nikt nie dawał ci szans w tym pojedynku, a jednak miałeś niedźwiedź na początku swój moment, to jeszcze pokazałeś, że no nie było tak łatwo, jak wszystkim, wiesz, wszyscy myśleli, że zostaniesz zgnieciony. Widać było to po kursach. No a jednak coś powalczyłeś. Wiesz, starałem się zbić tą pewność siebie Edziowi. Ja od ludzi nic nie wymagam, bo nie jestem żadną osobą, żeby coś wymagała. Robiłem to, co czuję. Czasami robiłem coś pod wpływem innych ludzi. Wydaje mi się, że to wszystko fajnie wyszło i na pewno nie odwaliliśmy jakiejś specjalnej burdy, tylko to było po prostu fajnie robione pod wyświetleniach. Czy ty już masz pomysł, z kim chciałbyś się bić w przyszłości? Na ten moment ciężko mi powiedzieć, ale tak jak mówię, jestem na to otwarty, tylko muszę sobie to wszystko przeanalizować, przemyśleć i popracować przede wszystkim nad sobą, bo wolałbym wejść w lepszej kondycji, żeby pokazać ludziom lepsze show i lepsze umiejętności. Właśnie, mówiłeś, że nie trenowałeś, że tam trenowałeś tylko chwilę. Jestem ciekawy, ile było w tym prawdy. Przepraszam, że tak obracam, ale tutaj ludzie krzyczą, biją się, to jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. Teraz już mi chyba w to nikt nie uwierzy, co ja powiem, bo wiesz, ja raz mówiłem tak, raz na opak, raz na tego... No teraz powiesz całą prawdę, już nie musisz tego ukrywać, nie? Trenowałem stary, ile byłem w stanie, ale wiesz, mnie mega przytłaczają obowiązki życia codziennego, moje sprawy prywatne, z którymi nie chcę się dzielić, też to, że jestem w klasie maturalnej. No na razie mi się udało nie przepaść ani razu, ale wiesz, teraz jest mega presja na mnie. Robię też muzykę, też chcę być na swoim i jest wiele czynników. No teraz serio? Ile zrobiłeś treningu? Kurde, ciężko powiedzieć. No na pewno nie tak dużo jak Edzio, tylko jestem w stanie powiedzieć. Ile zrobiłeś mniej więcej w ciągu tygodnia, tak wiesz, uśredniając?
Dwa w tygodniu, trzy w tygodniu? Czasami w ogóle, czasami bardzo mocno cisłem. Tak jak mówię, tak jak okoliczności mi pozwalały, a też nie chcę się tutaj tłumaczyć, bo po prostu do... To jest ciekawe dla mnie, bo jak powiesz, że zrobiłeś 10 treningów, to będę w szoku. Nie, nie chcę tutaj totalnie grać na takich rzeczach, bo ciężko mi naprawdę powiedzieć. Dałem sobie wszystko, nie chcę od tych słów uciekać, żeby nie wyjść na po prostu jakiegoś niepokornego gościa. Edzio na pewno tutaj wyprzedził mnie ze wszystkim, ale było mocno, a czasami było w ogóle, bo po prostu no, okoliczności mi nie pozwalały na to. Czuks, wyzywasz w tym momencie jedną osobę na walkę. Kto to jest? Young Multi, oczywiście. Nie, właśnie ja mówiłem, że tak jak dopóki Multi mnie będzie denerwować, tak samo ja go będę denerwować tymi, wiesz, wyzwaniami na walkę, bo wiem, że i tak to nie dojdzie do skutku. Dlaczego? No widać po Multim, no. On wiesz, tak samo jak wszystko ironizuje, tutaj tak samo to będzie ironizować, nie? Ale będę to specjalnie mówić, żeby cały czas o tym gadali, żeby go to denerwowało. Ale to myślisz, że jak Multi nie chciałby się bić? Nie ma predyspozycji? Wydaje mi się, że on powie, że to nieopłacalne, tak powie, że ludzie będą po jego stronie po prostu, nie? Ja już tam wypowiadałem się kilka mądrych słów, nawet wydaje mi się, że powiedziałem o sytuacji z Multim wcześniej na wywiadach. No, mądrych to też optymistyczne założenie. Tak, no bo wtedy lepiej mi było się wysłowić, bo teraz nie jestem już w stanie, bo jest coraz gorzej, kurde, bo zaczyna adrenalina schodzić. I after party wjechało. No, ja do Multiego po prostu nic nie mam prywatnie, ale kurde, niech ludzie trochę przejrzą na oczy, nie? No dlaczego? No, po prostu niech ludzie trochę przejrzą na oczy. Wracając do Edzia, od tej pory już jest zgoda między wami, wszystko jest spoko? Tak, kurde, Edzio to naprawdę bardzo pozytywny gość i też widzę w nim taką prawdziwość, widzę, że też, kurde, no, ja oceniam, ja umiem bardzo przeczuć ludzi, wiesz o co chodzi, nie? Jakie kto ma intencje i ja nie oceniam ludzi po czynach, tylko po intencjach. Jak widzę, jaki kto jest, to jest w moim sercu i od razu, wiesz, jest spoko, więc z Edziem jak najbardziej oddał mi szacunek, propsy i naprawdę mega szacun dla niego. Pierwszy raz w życiu usłyszałem takie słowa, że oceniam ludzi nie po czynach, tylko po intencjach. Znaczy, kurde, aha, tak powiedziałem, no, to jest właśnie, dlatego powiedziałem na początku wywiadu, że mogę trochę pierdzielić. Umiem wyczuć ludzi, ale oceniam też po czynach, no wiadomo, kto by nie oceniał, nie? Pierwszy raz musisz dostać tyle bąb na głowę? Nie. Nie, były gorsze sytuacje, tutaj akurat no, stoję i nic się nie dzieje ze mną, nie? Dlatego wiem, że były gorsze sytuacje, ale no, tak jak mówię, to nawałnica była gruba i tutaj szacun dla Edzia za przygotowanie. Okej. Okay. Gdybyś mógł cofnąć czas, to co byś zmienił? Psyjkę przede wszystkim. I wiesz, kopałbym na przykład te rzeczy, których najbardziej się wyuczyłem, bym wykorzystywał. Ale wiesz, to wszystko po prostu giętkie nogi, ścierpiałe ręce, to wszystko po prostu... Ze zmęczenia, ze stresu? Ze stresu, tak. Jak ze stresu, jak zacząłeś tą walkę od Bekwista? Jakieś rzeczy tam pamiętałem, ale potem mnie totalnie odcięło, nie? Ale to jest doświadczenie, tak jak mówię, poznałem swoje słabości, na pewno chcę na razie trenować, nie mówię, że od razu walczę tego, bo nie chcę z siebie robić pacana, chcę ludziom pokazać dobry show, teraz trzeba trenować, a jak będę na to gotowy i dojdę do siebie, to wtedy będziemy gadać dalej. Co dzisiaj zrobisz na afterze? Będę spędzać czas z bliskimi mi ludźmi, którzy oddali mi serce i ja oddałem im te serce. Myślałem, że powiesz, będę grał w grę. Dziękuję bardzo za wywiad, pozdro. Bardzo szanuję, fajny wywiad, dzięki. Dzięki.